Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Kulisy Historii. Spotykamy się jak zawsze w centralnym przystanku Historia Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej. No i dzisiaj mam przyjemność gościć pana generała Andrzeja Kowalskiego, który był i współtwórcą SKW, i jeszcze rozpoczynał swoją pracę jako oficer w Urzędzie Ochrony Państwa i były szef Służby Wywiadu Wojskowego, więc i wywiad, i kontrwywiad zna doskonale. Zresztą autor też dwóch książek, Rosyjski sztylet o działalności nielegalów, a także książka Kontra, która jest zbiorem różnych przypadków historii dotyczących działalności kontrwywiadowczej. No i jest z nami gość, który przyjechał specjalnie dla Państwa do Warszawy, pan Damian Przybylski, autor tej oto książki, o której będziemy rozmawiali i o temacie, którego ona dotyczy, działalność kontrwywiadowcza FBI. Bardzo ciekawa książka i wydaje mi się, że jedyna, która jest o FBI o takim stopniu szczegółowości opisu, która jest wydana w Polsce. No dobrze, chciałbym zacząć od autora. Panie Damianie, bo tak, mamy taki obraz, ja mam przynajmniej taki obraz, ale to jest taki obraz dosyć, wydaje mi się, powszechny, bo jak oglądamy nawet takie seriale na Netflixie, jak chociażby Homeland, który był bardzo popularnym wielosezonowym serialem, no to to byli głównie oficerowie CIA jednak. Ale taki film oczywiście już jest nieświeży. Dla mnie był świeży, dla mnie był ciekawy. Wielokrotnie go oglądałem też ze względu na świetne kreacje artystyczne. Mam tutaj na myśli film Milczenie owiec na podstawie książki Harrisa z doskonałą rolą czy Antoniego Hopkinsa, czy Judy Foster. No to jawi się tam FBI jako taka wyspecjalizowana służba policyjna, oczywiście bardzo sprawna, dobrze działająca, rozpracowująca sprawę wielowektorowo, wielostopniowo, ale służba, wyspecjalizowana służba policyjna. Pan w samym tytule już zawarł działalność kontrwywiadowcza FBI. Czy to jest do dzisiaj służba kontrwywiadowcza, czy służba, która ma wiele obszarów działalności dotyczącej wewnętrznej ochrony obywateli amerykańskich? Zadał pan bardzo interesujące pytanie, bo myślę, że właśnie temat FBI budzi wiele nieścisłości w takim społecznym odbiorze. Pomimo, że to są bardzo dobre filmy, o których pan wspomniał, to właśnie jest tam przedstawione FBI jako jakaś taka służba policyjna, policja federalna. Ja sam spotkałem się wraz z takim odbiorem, idąc do księgarni i szukając jednej książki na temat wywiadu, której aktualnie tam nie było, ale jedna z pań powiedziała, że może mi zaproponować inną książkę o takiej policji federalnej FBI. No, ja tak uśmiechnąłem się lekko, powiedziałem, że dobrze spojrzę na nią. No i właśnie ten przykład pokazuje, że FBI, pomimo że gdybyśmy poszli z tą książką, zakryli powiedzmy te trzy literki FBI i spytali się przypadkowego przechodnia, co to za logo, to z większym prawdopodobieństwem ktoś odpowiedziałby, że jest to służba amerykańska. Pewnie może ktoś odpowiedziałby bardziej zainteresowany takimi sprawami, że to FBI. Ale gdybyśmy zadali kolejne pytanie, czym jest FBI, to w najlepszym przypadku uważam, że właśnie ktoś odpowiedziałby, że to taka policja federalna. No nie, proszę państwa, to nie jest żadna policja. Zresztą FBI na swoich witrynach internetowych, oficjalnych, rządowych, w zakładce dotyczących pytań, obala to stwierdzenie. Nie jest żadną policją federalną, jest tajną służbą czy organizacją bezpieczeństwa, która zajmuje się zapewnianiem bezpieczeństwa w najważniejszych sprawach dotyczących Stanów Zjednoczonych. Czyli obecnie jest to kwestia terroryzmu, a na drugim miejscu właśnie ten kontrwywiad. I myślę, że w takiej formule powinniśmy na FBI patrzeć. A po drugie, po zamachach terrorystycznych na World Trade Center w Nowym Jorku, dyrektor FBI Robert Miller w takich 10 punktach, które wyznaczały zadania na najbliższe lata, wspomniał o tym, że
czy wyznaczył powiedzmy taką ścieżkę na najbliższe lata, że pierwszą funkcją, którą będzie zajmowała się FBI, to zwalczanie terroryzmu. Na drugim miejscu są sprawy właśnie kontrwywiadowcze, a na trzecim sprawy związane z cyberbezpieczeństwem. I to już warunkuje to, że to jest służba przede wszystkim po pierwsze informacyjno-analityczna, która od razu wchodzi właśnie w te ramy tajnych służb. A po drugie ta służba jednak w tej swojej wyjątkowości jest skupiona na zakończenie spraw procesowe, co też jest no, dość pewnie mylące dla niektórych, no bo jednak tajne służby, w których zawiera się wywiad i kontrwywiad, są zaprogramowane jakby na działania operacyjno-rozpoznawcze, a nie na stricte procesowe. I właśnie to budzi może wiele wątpliwości, ale tak jak powiedziałem, w pierwszym jakby głównym celem FBI jest prowadzenie działań antyterrorystycznych i kontrwywiadowczych. Jak pan wspomniał o 11 września 2001 roku, rzeczywiście wtedy był taki moment, także ta debata częściowo przetoczyła się trochę z innych powodów niż w Stanach Zjednoczonych przez polskie media, kiedy wchodziła ustawa Patriot Act, która pozwalała zwiększać inwigilację obywateli Stanów Zjednoczonych pod kątem działań właśnie antyterrorystycznych, okołoterrorystycznych i to przez moment to FBI się pojawiało, ale mówię ten stereotypowy obraz, to jeśli służba specjalna, to raczej CIA. No dobrze, jest tutaj ta forma przemiotnikowa kontrwywiadowcza i tutaj pytanie kieruję najpierw do pana generała Andrzeja Kowalskiego. Znowu, czym jest kontrwywiad? Czy to jest tylko, nie wiem, obserwacja placówek dyplomatycznych, lokalizowanie przyjeżdżających dyplomatów i odgadywanie przez służbę kontrwywiadowczą, jak na przykład w Polsce no jest Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy Służba Kontrwywiadu Wojskowego, potencjalnych wśród dyplomatów, tych, którzy mogą mieć no, podwójne etaty, reprezentować jeszcze jakąś inną instytucję niż MSZ swojego kraju. Czym jest tak naprawdę taki zawodowy, prawdziwy kontrwywiad? Jaka jest też idealna cecha oficera, który zajmuje się kontrwywiadem? Czy jest taka jedna cecha? Od razu chciałbym z przekąsem powiedzieć w takiej szybkiej ripoście, nie ma takiego kontrwywiadu. Nie istnieje taki idealny, jakbyśmy chcieli po pana pytaniu stworzyć, czy chcielibyśmy go narysować. Kontrwywiad po części jest tym, co pan powiedział. Bezsprzecznie tak jest. Jest to jedna z części działalności kontrwywiadu. Trudno sobie wyobrazić w ogóle kontrwywiad, który nie prowadzi tego typu no, permanentnego rozpoznania wszystkich osób, które można podejrzewać o to, że realizują w Polsce nieujawnione cele, a korzystają z immunitetu dyplomatycznego. To na pewno tak. Tylko to jest maleńki wycinek działalności kontrwywiadu. Kontrwywiad nie tylko warto rozpatrywać w takich kategoriach, czym się zajmuje, ale jeszcze też myśleć należy chyba w pierwszej rzędzie o tym, jaka jest jego główna rola. No i chociaż to brzmi dla wielu osób górnolotnie, a być może nawet trochę nie na miejscu, no jednak kontrwywiad ma ogromną funkcję państwowotwórczą. Nie w sensie takim, że stwarza państwo czy stwarza struktury, ale chroni. Chroni to państwo i chroni struktury państwa. Jeżeli się o tym na początku gdzieś zapomina, to właściwie wszystko, co jest pod spodem, już jest chaotyczne, już jest właściwie takie nie wiadomo jakie, bo nie wiadomo, jak dokładnie rozumieć działalność kontrwywiadu. Na początek powinniśmy wybić właśnie taki akord. Kontrwywiad zabezpiecza państwo, zabezpiecza jego najistotniejsze interesy. Przed obcą ingerencją, oczywiście tutaj nie możemy powiedzieć tylko teoretycznie, to nie jest taka ingerencja teoretyczna. Na zasadzie w związku z tym, że są ludzie, to na pewno ktoś będzie chorował, stworzymy Ministerstwo Zdrowia. Nie, po to tworzymy różne ministerstwa, żebyśmy realizowali cele dla ludzi dogodne, czy żebyśmy im ułatwiali życie. Kontrwywiad powstaje nie dlatego, że jest hipotetyczne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa, tylko kontrwywiad powstaje dlatego, że w każdym układzie międzynarodowym, odkąd historia pamięta, zawsze istnieją napięcia pomiędzy państwami
I zawsze jest tak, że bliżsi bądź dalsi sąsiedzi na naszym terytorium mają jakieś swoje interesy, które chcą realizować wbrew nam, wbrew naszym interesom. Czyli ich interesy, mówiąc obrazowo, mogą być realizowane tylko wtedy, kiedy nasze zostaną w jakiś sposób zmniejszone, ograniczone. No i kontrwywiad to musi widzieć, to jest jego funkcja, on musi to rozumieć. Jest to straszliwie trudne, dlatego że kontrwywiad dopiero wtedy może na tym poziomie działać, jeżeli jest przez osoby decydujące w państwie dopuszczony do tego poziomu. Czyli jeżeli na przykład szef kontrwywiadu ma prawo uczestniczyć w najważniejszych spotkaniach u prezydenta czy u premiera, kiedy są decydowane pewne strategie państwowe. I wtedy szef kontrwywiadu nie musi się z tym nikim dzielić potem, prawda? Może tylko to przerobić później na pewną strategię działania, ale on musi mieć świadomość, jaka w tym wszystkim jest ta najistotniejsza funkcja kontrwywiadu. Bo być może jest tak, że przy nikłych zasobach, które zawsze kontrwywiad ma, stąd moja pierwsza uwaga, że takiego kontrwywiadu nie ma, co by był świetny i idealny. Przy tych nikłych zasobach, które każdy kontrwywiad ma, a czym bardziej demokratyczne państwo, tym są mniejsze zasoby kontrwywiadu, to szef kontrwywiadu musi umiejętnie zdecydować, gdzie on przekieruje tę najważniejszą część swojej aktywności, gdzie wykorzysta ten potencjał, który ma do dyspozycji. I na przykład może się tak zdarzyć, że to, o czym pan wspomniał, co jest, tak jak powiedziałem, pewnym wycinkiem działalności kontrwywiadu, czyli obserwacja dyplomatów, którzy prowadzą podwójną działalność, czyli są jednocześnie oficerami wywiadu, być może akurat będzie musiał zdecydować o tym, że w tym fragmencie będzie mniej działał, bo są jakieś inne, poważniejsze rzeczy, które trzeba robić, a akurat to można w jakiś sposób umniejszyć. A to co może być poważniejsze jeszcze? No, poważniejsze, mogą być poważniejsze, no cóż, tu w tej chwili już w ogóle wytoczymy ogromną armatę. Największym problemem jest oczywiście udział obronny kontrwywiadu w wojnie informacyjnej. To jest straszliwe pole, które jest, potrzebuje ogromnych zasobów do tego, żeby temu sprostać. No i związana z tym agentura wpływu, która jest potwornie ukryta, jest niesamowicie śmiertelna dla państwa. Strasznie trudno jest ją odnaleźć, a jeszcze trudniej udowodnić, jeżeli nawet kogoś namierzymy, to udowodnić, że on faktycznie działa pod wpływem obcego państwa. To są być może w sytuacjach, zwłaszcza takich na przykład jak w tej chwili jest Polska, czyli w sytuacjach narastającego konfliktu zbrojnego, który nie wiadomo czy wybuchnie, ale być może wybuchnie, no to być może w tej chwili praca agentury wpływu, w tej chwili wojna informacyjna jest najpotężniejszą polem, na którym kontrwywiad powinien realizować swoje zadania obronne. No i chociażby tutaj właśnie mam taką specyficzną sytuację w tej chwili. Ilość dyplomatów rosyjskich w Polsce jest ograniczona. Jest ich w tej chwili, z tego co pamiętam, około 60 wszystkich, we wszystkich konsulatach, placówkach w całej Polsce. A było ich ponad 100. A więc jeżeli mamy tak zmniejszoną ilość dyplomatów, których trzeba obserwować, no to tak jak powiedziałem, być może teraz szef kontrwywiadu, czy kontrwywiadów, bo mamy dwa, decydują o tym, że o wiele bardziej trzeba angażować się w kierunku zwalczania agentury wpływu i udziału w wojnie informacyjnej, od strony obronnej, chroniącej państwo, niż zajmować się obserwacją dyplomatów, którzy są tutaj na podwójnych etatach. Cecha oficera? No to może jeszcze, ale nie chciałem tak zagadać od razu, to może za chwilę o tej cesze. To dobrze. Panie Damianie, tutaj teraz zwracam się do autora książki. Pan wielokrotnie używa takiego terminu. Wspólnota wywiadowcza. Czy w ramach wspólnoty wywiadowczej znajdują się służby rosyjskie, chińskie, kubańskie, koreańskie, ale z tej północnej Korei? Absolutnie nie. To jest ciało, które ukonstytuowało się już w 1981 roku formalnie poprzez rozporządzenie wykonawcze Ronalda Reagana. I skupia ono wszystkie jednostki, agencje wywiadowcze amerykańskie, które współdziałają właśnie po to, aby zwiększać potęgę Stanów Zjednoczonych. One są po prostu koordynowane na poziomie tej wspólnoty. Jest to wspólnota wywiadowcza, a nie wspólnota wywiadów. To jest bardzo też istotne, bo jednostki i agencje wchodzące w skład wspólnoty wywiadowczej nie zawsze są pełnoprawnymi takimi agencjami jak na przykład CIA, która sama w sobie cała należy do wspólnoty, a na przykład mamy też Biuro Badań i Analiz Departamentu Stanu, które jest jednostką Departamentu Stanu i tylko ta jednostka wchodzi do tej wspólnoty wywiadowczej. I
Jeśli chodzi o FBI, no właśnie, bo to teraz jest też istotny moment, w którym jakby wykrystalizuje się teraz nam to, dlaczego FBI jest tajną służbą. FBI dzięki swojemu komponentowi wywiadowczemu, którym jest Biuro Wywiadu, należy do wspólnoty wywiadowczej. Natomiast Wydział Kontrwywiadu FBI, on już nie należy do wspólnoty wywiadowczej, ale jest jakby mózgiem wspólnoty kontrwywiadowczej, która jest pod zbiorem amerykańskiej wspólnoty wywiadowczej. To jest bardzo skomplikowane, ale funkcjonuje już tyle lat, praktycznie od początku II wojny światowej, gdy nieformalnie te służby amerykańskie zaczęły ze sobą współpracować. No i mamy tego taki efekt, że to działa jak szwajcarski zegarek, znaczy powinno tak przynajmniej działać. Każdy wie, jakie są jego zadania. I obecnie wspólnota wywiadowcza liczy 18 agencji, w tym 9 należących do Departamentu Obrony, kolejne 7 należących do departamentów, na przykład Departamentu Energii czy Departamentu Stanu, a 2 takie oddzielne, odrębne jednostki to Biuro Dyrektora Wywiadu Narodowego, na czele którego stoi pierwsza kobieta w ogóle w historii Stanów Zjednoczonych, Avril Haines. No i agencja i druga jednostka to CIA. Myślę, że w taki sposób moglibyśmy to pokrótce przedstawić. No dobrze, to odwołam się znowu do takiego obrazu filmowego. Pamiętam taki film jeszcze, rzecz jasna, czarno-białe, amerykańskie, lata 60., 50. właśnie wpadają, jak na filmach okołosowieckich, czy pokazujących rzeczywistość komunistyczną, to z reguły byli to faceci w skórach, w takich specyficznych kurtkach skórzanych, o tyle amerykański oficer FBI to z reguły był facet w dobrze skrojonym garniturze i w kapeluszu, koniecznie w kapeluszu. Właśnie tak sobie tych oficerów z lat 60., 50. z tych filmów amerykańskich zapamiętałem, ale z reguły z groźnymi minami. A historia, którą pan opisuje w drugim rozdziale, bardzo dokładnie, też analizując w ogóle kwestie prawne, to są lata jeszcze początku w zasadzie XX wieku tak naprawdę. I tutaj odwołam się z kolei do innej takiej książki, która była bardzo popularna, no bo żyjemy w świecie wstrząsanym konfliktami, globalizmem. Wiele autorów wzbudziło zainteresowanie geopolityką i swego czasu ukazała się zresztą bardzo dobra książka, uważam, bo ona jest napisana w sposób też bardzo przystępny, Tima Marshalla, Więźniowie geografii. I tam Tim Marshall na podstawie różnych kontynentów, krajów pokazuje plusy, minusy tej prowadzenia działalności takiej obronnej czy ofensywnej, czy no po prostu to analizuje to położenie geopolityczne ze względu na umiejscowienie na mapie. I zawsze mówi, no Stany Zjednoczone, jak tam jest taki moment, kiedy on pisze właśnie o Ameryce Północnej, o Stanach Zjednoczonych, mówi, no znakomite położenie, w ogóle żadnych w zasadzie wrogów w okolicy, morza, odległości, w ogóle super położenie. A jednak zaistniała potrzeba powołania wyspecjalizowanej, dużej, bo to z pana książki wynika, służby kontrwywiadowczej. Jak się rodziło FBI, krótko mówiąc? To może na początek słów kilka tytułem wprowadzenia do narodzin w ogóle tajnych służb w Stanach Zjednoczonych. Początek sięga już drugiej połowy XVIII wieku, kiedy mieszkańcy kolonii, którzy sprzeciwiali się polityce brytyjskiej, zaczęli tworzyć różne siatki wywiadowcze, na przykład siatka Culpera, ale na takim już bardziej sformalizowanym poziomie to pierwsza taka służba wywiadowcza, można powiedzieć, czy też która przerodziła się później w Departament Stanu, to była Tajna Komisja Korespondencji, na której czele stał Benjamin Franklin. I ona spełniała takie zadania stricte informacyjne, wywiadowcze. Pozyskiwała informacje, szczególnie z Europy, na temat przychylności państw europejskich dla sprawy amerykańskiej.
Benjamin Franklin często właśnie latał do Paryża, negocjował różne traktaty, stosował wówczas jeszcze różne metody dezinformacji, które też są jakby takim elementem kontrwywiadowczym. I to była ta taka pierwsza struktura, która powstała w 1775 roku. Druga struktura, też już bardziej sformalizowana, ale już teraz stricte kontrwywiadowcza, to był Komitet Wykrywania i Obalania Spisków, który powstał w 1776 roku i na jego czele stał John Jay, przyszły prezes Sądu Najwyższego i określany jest on obecnie jako ojciec kontrwywiadu Stanów Zjednoczonych. I myślę, że to właśnie te pierwsze takie dwie służby to są te takie pierwsze początki narodzin amerykańskich służb. Co istotne i chciałbym, żeby to też wybrzmiało jeszcze zanim przejdziemy do samego FBI i jego narodzin, to jak prześledzimy sobie od początku całej rewolucji amerykańskiej historię służb, to zauważymy, że ich wysiłki wywiadowcze i kontrwywiadowcze miały taki charakter sinusoidalny. One nasilały się wraz z powstawaniem różnych kryzysów i konfliktów, a gdy konflikty już były po prostu zażegnane, to schodziła ta działalność na dalszy plan. I teraz, co bardzo istotne, możemy taką postawić tezę, że taką cechą charakterystyczną temperamentu Amerykanów na przestrzeni tych dwóch wieków było takie przywiązanie do aktywności, do takiego aktywnego działania, które właśnie skutkowało tym, że ta analiza wywiadowcza czy kontrwywiadowcza przechodziła na drugi plan. I widzimy to potem w takich momentach jak chociażby II wojna światowa i atak Japonii na Pearl Harbor, gdzie te informacje były już pozyskane przez wywiad, tylko nie były dobrze zanalizowane, nie przeprowadzono dobrych badań. Później na przykład wojna wietnamska to też złe oszacowanie możliwości Wietnamu Północnego. No i ostatecznym takim przykrym wydarzeniem były właśnie zamachy terrorystyczne na World Trade Center, gdzie też te informacje były jakby w bazach danych służb, ale no nie były dobrze przeanalizowane. I to jest właśnie to, na co chciałbym zwrócić uwagę, bo Federalne Biuro Śledcze też powstało pod wpływem pewnego impulsu, może nie chcę powiedzieć, że przypadku, ale no można też tak powiedzieć, bo początek biura sięga roku 1908, czyli kadencji prezydenta Theodora Roosevelta, który dzięki swojemu dobremu przyjacielowi, prokuratorowi generalnemu Charlesowi Bonapartemu, kazał po prostu stworzyć taką służbę, która będzie zajmowała się bezpieczeństwem najpierw wewnętrznym. A takich pierwszych symptomów, których możemy się doszukiwać, które jakby utorowały tą drogę do powstania biura, było to, że po wojnie secesyjnej agencje federalne w ramach walki z różną wszelkiego rodzaju przestępczością zaczęły stosować taki mechanizm wypożyczania prywatnych agentów. I na przykład była to agencja detektywistyczna Alana Pinkertona, dość słynna, która odniosła też dużo sukcesów w trakcie wojny secesyjnej. I ten stan rzeczy trwał praktycznie od końca wojny secesyjnej aż do powstania FBI. Agencje rządowe wypożyczały tych agentów. W 1893 roku Kongres zakazał wypożyczania prywatnych takich detektywów do prowadzenia takich działań. I aby ominąć ten zakaz, następnie na przykład Departament Sprawiedliwości zaczął wypożyczać agentów tajnej służby, czyli Secret Service, która dzisiaj zajmuje się ochranianiem prezydenta i najważniejszych osób w amerykańskim państwie. To też jest bardzo ciekawe, bo Secret Service powstało, aby zwalczać fałszerstwo pieniędzy.
służyli tam tajni agenci, nazywani agentami specjalnymi. To też jest bardzo istotne, co później powiem. I generalnie od tego końca XIX wieku agenci Secret Service byli wypożyczani przez Departament Sprawiedliwości do zadań zwalczających właśnie różnego rodzaju przestępstwa, ale w tym też do zadań kontrwywiadowczych, do których też byli dobrze przygotowani. I następny taki przełomowy moment to właśnie dojście Theodora Roosevelta do władzy. Rok 1901 po śmierci, po zabójstwie prezydenta Williama McKinleya. Theodor Roosevelt był bardzo takim człowiekiem zainteresowany sprawami zwykłych ludzi. Lubił też przyrodę i na gruncie tego zaczął bardzo, powiedzmy, że tak ostro walczyć z nielegalnym handlem ziemią, który wówczas był prowadzony. Byli w to też zamieszani politycy, kongresmeni i właśnie na gruncie tych afer kongres w 1908 roku zakazał wypożyczania tajnych agentów do takich działań. No i w tym też zakończyła się możliwość prowadzenia różnych działań kontrwywiadowczych na gruncie tym cywilnym wewnątrz Stanów Zjednoczonych. I aby znowu, powiedzmy, przechytrzyć kongres, Theodor Roosevelt zlecił prokuratorowi generalnemu Bonapartemu powołanie niezależnej agencji śledczej w Departamencie Stanu. Charles Bonaparte zgłosił się z takim wnioskiem do kongresu, do komisji budżetowej. Ta odmówiła w 1908 roku i ostatecznie w trakcie przerw posiedzenia kongresu 29 czerwca, jeśli się nie mylę, 1908 roku Charles Bonaparte powołał 9 agentów w Departamencie Sprawiedliwości, którzy mieli zająć się tymi zadaniami. A 26 lipca 1908 roku, to jest data bardzo ważna, bo to data powstania biura śledczego, które później przerodzi się w FBI, powołanych zostało 34 specjalnych agentów. No i właśnie to jest ten, myślę, początek działalności FBI w Stanach Zjednoczonych, ta data. Jeszcze jest taka kwestia, proszę Państwa, informacyjna. Książka bazuje na różnych materiałach bardzo ciekawych, źródłowych. Bo jeszcze tak na wstępie mówiłem, że istnieją książki w Polsce autorów amerykańskich, na przykład na temat służb. Jest najsłynniejsze dwie książki Tima Weinera, jeszcze wydane przez poznański Rebis. Jedna książka o CIA, druga FBI. To jest w zasadzie niewiele więcej tak naprawdę. FBI to jest w ogóle drobiazg. Ale pan odwołuje się, tutaj książka jest bogata w różne przypisy. I teraz tak, każdy, kto ma do czynienia z archiwami, zwłaszcza dotyczącymi spraw no, tajnych właśnie, wywiadowczych, kontrwywiadowczych, chyba jednym z takich najbardziej liberalnych i zresztą świetnie funkcjonujących archiwów jest i Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, gdzie można sobie i w inwentarzu sprawdzić i naprawdę do wszystkiego jest w miarę swobodny dostęp, chyba że coś jest w opracowaniu, nie wiem, konserwatorskim, jakimkolwiek innym, no to mamy gamę dokumentów, które możemy przeglądać. Z Brytyjczykami, Amerykanami, zresztą również Niemcami, nie jest tak prosto. Każdy, kto korzystał z archiwów w tych państwach, no to wie, że czasami są w stanie te placówki nawet nie odpowiedzieć na maila. Ale na przykład bardzo wiele CIA, bo akurat te dokumenty, różnego typu dokumenty przeglądałem na stronach, umieszcza to na stronach i dosyć sprawnie można się w tych dokumentach poruszać. A oczywiście są to wybrane również kolekcje niektórych spraw, nawet sprzed wielu lat do dzisiaj nie ma. I pewnie szybko ich nie zobaczymy. A jak to jest w przypadku FBI, panie Damianie? No ja właśnie myślę, że nie jest źle. Nie jest źle, bo
jeśli porównamy na przykład nasze polskie służby i to, jak one informują opinię publiczną o różnych przypadkach szpiegostwa. W ogóle prawie nie informują. No to w ogóle prawie nic o tym nie wiemy. Na oficjalnych stronach no, nie zamieszcza się takich informacji. No, powiedzmy, są one takie lapidarne czasem. Więcej piszą o tym media, które no też powiedzmy no, często nie podają tych faktów rzetelnie. Ale jeśli chodzi o CIA i FBI, to myślę, że właśnie one są tak bardzo nastawione dobrze do społeczeństwa. To prawda. Przepraszam, że panu schodzę w słowo, ale jest taka strona Factbook, którą prowadzą, znaczy, która należy do CIA, która dotyczy różnych informacji z całego świata, wszystkich krajów świata. Absolutnie genialna, aktualizowana, jeśli chodzi o dane na przykład statystyczne, ludnościowe. To jest jedna w ogóle z lepszych stron. Zawsze z niej korzystam, jak potrzebuję jakiejś mapy albo zaktualizować dane o ludności, o demografii. Factbook na bieżąco uaktualnia te informacje. Tak, tak. One są nawet wydawane w formie chyba książkowej regularnie co roku. Nie wiem, czy co roku, ale bardzo regularnie. No to tak, no to jeśli chodzi o FBI, no to jest podobnie jak w przypadku CIA. Mamy dostęp internetowy do różnych archiwów, dość bardzo przyjemny. To się nazywa FBI Vault, czyli taki skarbiec FBI, w którym możemy szukać różnych dokumentów, materiałów od początku powstania biura aż do czasów obecnych, bo one są po czasie odtajniane, puszczone po prostu do opinii publicznej. Jest tego cała masa, wystarczy tylko po prostu dobrze to przejrzeć i zebrać wszystkie myśli w jedno miejsce. Można o tym pisać, badać. Co bardzo istotne, też jest tam dostępna cała historia specjalnej służby wywiadowczej FBI, czyli tak naprawdę kontrwywiadu ofensywnego FBI, który prowadziło przez 7 lat od 1940 roku do 1947 roku. To jest, są takie trzy tomy. Każdy może też sobie to przeczytać i nie wiem, może napisać też jakąś fajną książkę na ten temat. Więc tak, dostęp do tych różnych materiałów jest dość bezproblemowy. Gorzej z literaturą, no bo jest dużo fajnych książek na temat amerykańskich służb. Ale co też symptomatyczne, to jeśli przeszukamy sobie na przykład bazy Biblioteki Kongresu i wpiszemy sobie CIA albo FBI, to i zaznaczymy tam, że szukamy tylko książek, to na temat FBI wychodzi około 1700 wyszukiwań, a w przypadku CIA jest to około 10 tysięcy, więc widzimy, jaka to jest skala, jakby niezbyt dobrze zbadana jest jeszcze FBI, to cała historia od początku powstania aż po dzisiejsze czasy. No dzisiaj już jest to bardziej łatwe, ale szczególnie te pierwsze lata i te pierwsze, powiedzmy, te trzy dekady biura, to jest taka trochę terra incognita. Praktycznie chyba jest tylko jedna książka, która w sposób bardzo fachowy opowiada o początku działalności kontrwywiadowczej FBI. Jest to książka Raymonda Batfinisa, byłego agenta specjalnego. Obecnie on wykłada na Uczelni Polityki Światowej w Waszyngtonie. I to jest praca taka fundamentalna, którą też tutaj użyłem i która bardzo pomogła w zbadaniu tych różnych spraw. No dobrze, no to mamy też takiego człowieka, który ma groźną twarz na tych wszystkich obrazach, jak państwo sobie wygooglują twarz Edgara, przepraszam, Hoovera. To jest człowiek, który budzi respekt. Bałbym się nawet kupić od niego używany samochód. Tak groźnie wygląda. Z drugiej strony szef FBI, który bardzo długo był na tym stanowisku, jak na państwo demokratyczne wydaje się to wręcz nienormalne. No, raczej kojarzymy taką wielokadencyjność, chociaż ona oczywiście w służbach zupełnie inaczej wygląda niż w polityce, no ale jak myślimy, nie wiem, o Rosji, o Patruszewie czy na Ryszkinie, no to no okej, no państwo, które nie ma charakteru demokratycznego, to jest pewien krąg władzy, pewien układ władzy, no to ten szef tam długo jest w danej służbie, jako jego szef. Hoover przeżył wielu prezydentów Stanów Zjednoczonych.
Pojawiała się też, jak pojawiło się takie kino, bym powiedział, już związane z dokumentalistyką szeroko rozumianą i ta dokumentalistyka miała już bardziej taki charakter liberalno-lewicowy w Stanach Zjednoczonych, to ten Hoover jawił się jako taki facet w tych filmach, który no właśnie zbierał haki, tam być może robił przecieki o wielu sprawach, być może zbierał również haki na, dotyczące romansu rzekomego prezydenta Kennedy'ego z Marilyn Monroe. I tutaj się jawi jakiś taki no, dosyć paskudny typ, który bardziej uprawia taką bezpieczniacką politykę. W Polsce doczekaliśmy się wydania jednej, jak dobrze pamiętam, pan jest na bieżąco z researchem biografii Edgara Hoovera. No właśnie, kim był Hoover tak naprawdę i na czym polegała siła jego pozycji, że tak długo zarządzał FBI? I co jest mitem, co legendą? Tak odpowiadając trochę też żartem na pana pytanie, czy kupiłby pan samochód od Hoovera, to na pewno by pan nie kupił samochodu, bo on nie miał swoich własnych samochodów. Ja bym się bał po prostu. Ja też pewnie. Hoover to w ogóle jest człowiek instytucja, tak naprawdę. Instytucja narodowa, nawet powiem szczerze, nie wiem na ile to jest prawdą, ale takie są wspomnienia agentów. Gdy był już dyrektorem FBI od 1924 roku, to agenci, którzy rekrutowali nowych agentów, powtarzali im, czy cytowali słowa Emersona, że instytucja jest przedłużonym cieniem człowieka. No, miało to nawiązanie oczywiście do J. Edgara Hoovera. Ja też nie bez przypadku podałem cytat na pierwszej stronie tej książki, lekko taki prowokacyjny, żeby też zaznaczyć tą obecność, że ten dyrektor jakby pomimo, że już nie żyje od tylu lat, to ten jego duch cały czas nad FBI spoczywa. Jest niewątpliwie takim produktem, tak trochę brzydko powiem, tych czasów takiej niewinności Ameryki jeszcze przed I wojną światową. Urodził się 1 stycznia 1895 roku w Waszyngtonie, co też miało jakiś pewnie wpływ na tą jego filozofię patrzenia na państwo i na cały świat. Miał dość takie bizantyjskie podejście do życia. Nie chcę tego oceniać, bo to były inne czasy, zupełnie inna kultura, ale niewątpliwie jest dla mnie postacią pozytywną, bo my tylko wiemy o tych takich złych rzeczach, które w tej świadomości społecznej... Były nagłaśniane. Tak, no one są nagłaśniane, te złe rzeczy, ale no już jeśli mówimy o jakichś sukcesach, których było bardzo dużo, no to nie wiemy prawie nic. Jeśli nie przeczytamy tej jednej książki, to też jest trochę wstydem, że w Polsce jest tylko jedna biografia przetłumaczona na język polski chyba z 92 roku Antonego Summersa, oczywiście pisana w sposób tendencyjny, z taką tezą, że Hoover był jakimś psychopatą. W ogóle tą książkę to też jest ciekawe, po jej nie po jej wydaniu, ale jeszcze jak był jej maszynopis, to czytało ją czterech psychiatrów i psychologów. No i oni stwierdzili, to jest ostatni w ogóle taki rozdział w tej książce, epilog chyba, że no, Hoover po prostu był chory na umyśle, i zrobili z niego jakiegoś no, potwora. No, to jest straszne akurat, ale ta książka jest dobra pod względem takim faktograficznym. Dużo jest takich danych, które jednak nie są dostępne nawet w internecie, bo też jest dużo przekłamań na ten temat. No i mamy tego Hoovera, który tak naprawdę wpłynął na wszystkie aspekty w FBI. To dzięki niemu FBI jest dzisiaj służbą, jedną z najpotężniejszych służb świata. Dzięki jemu polityce, która była dość taka, powiedzmy, czasem kontrowersyjna, czasem mniej, ale przede wszystkim to był antykomunista, więc jakby na historię FBI do momentu jego śmierci trzeba patrzeć przez pryzmat antykomunizmu. A zaraz do tego dojdziemy właśnie, jak będziemy rozmawiali o tych polach zainteresowania FBI w pewnym momencie, bo ja też myślę, że tu jest pewien klucz odbioru Hoovera po latach, że rzeczywiście FBI było skuteczną służbą
zajmującą się przeciwdziałaniu właśnie i rozwojowi komunizmu w Stanach Zjednoczonych i dosyć dobrze definiująca w ogóle problem szeroko rozumianego komunizmu, czego przykładem jest chociażby film jeszcze z takich dawnych czasów obecnego posła polityka Konfederacji Grzegorza Brauna. Mam tutaj na myśli film Transformacja, który był już ładnych parę lat temu realizowany dla Telewizji Polskiej. Zresztą nigdy się nie ukazał w telewizji, w żadnej telewizji, ale czasami gdzieś tam w sieci go można znaleźć i jeden z odcinków, czy nawet dwa odcinki, w każdym z tych odcinków są fragmenty poświęcone oczywiście Stanom Zjednoczonych, ale jeden z odcinków jest w zasadzie w całości poświęcony komunistycznej partii USA i w ogóle inwigilacji przez światowy komunizm, bo nawet mamy tutaj aspekt Polski. Wielu działaczy komunistycznych z Polski również działało w komunistycznej partii USA. Ale tak jeszcze trącając ten wątek Hoovera. Panie generale, czy kontrwywiad, a może panu się zdarzyło w praktyce zawodowej taka sytuacja, że trzeba było kogoś obserwować, ponieważ może punktem zaczepienia do jego, prób werbunku był fakt, że miał na przykład żywą aktywność seksualną. Trzeba tam było tej aktywności jego seksualnej się przyjrzeć, że gdzieś tam w kraju, z którego pochodził, zacna żona z dwójką, trójką dzieci, a tu chłop szaleje po Warszawie i nie tylko interesuje się paniami, a czasami nie tylko paniami. I czy oficerowie kontrwywiadu takim sytuacjom również się przyglądają? Czy w zakresie zainteresowania oficera kontrwywiadu jest na przykład czyjś romans? Doprecyzujmy czyj. No, obserwowanego figuranta. O dyplomacie, na przykład dyplomacie rosyjskim, czy rozmawiamy o polityku polskim? A i tak może być. A no więc właśnie, to się tutaj dotykamy rzeczy najbardziej poważnych tak naprawdę. Ja myślę, że to w ogóle super sensacyjna czy super filmowa część opowieści o wszelkich służbach specjalnych. To są kwestie romansów, zdrad w różnych relacjach, o różnych konotacjach. A tak naprawdę w życiu, jak się na to patrzy, to jest to jakiś ułamek rzeczywistości. Nie ma on tak naprawdę jakiegoś ogromnego znaczenia. Sytuacje, najczęściej takie filmowe sytuacje związane z romansem są w naszej świadomości, powszechnej świadomości wiązane z możliwością szantażowania człowieka, czyli zdobywania tak zwanych materiałów nacisku. To tak się pięknie określa w fachowej literaturze. Kompromaty, to jak to Rosjanie pięknie mówili. Tak naprawdę nawet Rosjanie, którym przepisuje się werbowanie w oparciu o kompromaty, nawet Rosjanie bardzo szybko rozumieli, że werbunek, który jest werbunkiem realizowanym w sytuacji przymusu psychicznego, przymusu, który jest związany ze strachem przed ujawnieniem pewnych informacji, to nie jest werbunek taki, o który nam chodzi. Dlatego, że każdy agent zwerbowany w oparciu o sytuację przymusu psychicznego, ja mówię o przymusie psychicznym, takim, który właśnie związany ze strachem, bo ja nie mówię o pewnej przewadze psychicznej, którą uzyskuje oficer werbujący, bo na tym polega werbunek, że oficer uzyskuje pewną przewagę psychologiczną i dlatego to on werbuje, a nie jego werbują. Więc nie mówimy o przewadze psychologicznej, tylko o przymusie psychologicznym. Każda taka sytuacja wymaga później bardzo szczególnego podejścia przy prowadzeniu agenta i ona o wiele więcej energii konsumuje po stronie służby prowadzącej takiego agenta, niż w przypadku, kiedy mamy do czynienia z werbunkiem polegającym na wyrażeniu świadomej zgody na współpracę. Bez nacisku, bez zastraszenia. I tak jak wspomniałem, nawet Rosjanie to zrozumieli bardzo, bardzo dawno. I wręcz nawet w swoich podręcznikach podkreślali, że nawet jeżeli dojdzie do werbunku w związku z posiadanymi kompromatami, to trzeba później zrobić wszystko, żeby ten werbunek był ugruntowany na zupełnie innej podstawie. Czyli albo przerabiamy to później na sytuację
pewnej zgodności ideologicznej, a może to przerobimy na sytuację zainteresowania materialnego, a może to przerobimy na sytuację pewnej więzi psychologicznej między oficerem a agentem. Ale zawsze należy zatrzeć to, że tak naprawdę zaczęliśmy od tego, że zastraszyliśmy człowieka, on się zgodził na współpracę, bo nie miał innego wyjścia. On to będzie pamiętał, my też to będziemy pamiętać. Nie będziemy tej nitki potem ciągać, żeby go tam gdzieś bolało, prawda? Ale robimy wszystko, żeby współpraca później wiązała się z uzyskaniem nie wierzchniej dłoni pełnej nacisku, ale uzyskaniem lojalności, która wynika z pewnej więzi psychologicznej. I to jest coś, co później pozwala służbie prowadzić wielu agentów przy pomocy mniejszych zasobów oficerów operacyjnych, niż poświęcać dwóch, trzech oficerów na pilnowanie jednego agenta, co do którego lojalność jest wątpliwa. Więc jakby tak trochę nawiązują do tej sytuacji, czy kontrwywiad obserwuje. Kontrwywiad widzi takie rzeczy, na pewno widzi, ale tak jak wspomniałem na początku, to jest ułamkowa część. Ale widzi i reaguje, czy widzi i czeka? Bardzo różnie bywa. To wszystko zależy od tego, na co ma nadzieję, albo jak sytuacja się rozwija. Były takie sytuacje, kiedy kontrwywiad oczywiście długo nie czekał, tylko od razu wkraczał. No, szczegółów żadnych opowiedzieć nie można. Były też takie sytuacje, kiedy kontrwywiad rozmawiał. Tutaj akurat w tym przypadku wspomnę o jakichś tam, wspominam pewne sytuacje dotyczące polskich urzędników państwowych, którzy byli nieostrożni w różnych swoich zachowaniach i trzeba było ich uprzedzić. Więc kontrwywiad też w takich sytuacjach jest obecny. Jeżeli ma taką świadomość, to oczywiście włącza się w to na zasadzie życzliwej rady, no chyba, że sytuacja jest bardzo trudna i na tyle wątpliwa, że to musi przybrać zupełnie inny kształt. No i czasem jest tak, że informacja związana z obyczajowością, z jakimiś dziwnymi zachowaniami w trakcie delegacji, czy w jakimś, niekoniecznie delegacji zagranicznej, to może być delegacja w innym mieście w Polsce. Czasem taka informacja, jeżeli wpadnie kontrwywiadowi w rękę, to kontrwywiad przygląda się temu dalej i się okazuje, że to jest jednak ten wielki problem zagrożenia i trzeba reagować bardzo kategorycznie. I to niestety czasem prowadzi też do spraw bardzo dla kontrwywiadu istotnych, to znaczy faktycznie odkrywamy jakieś powiązania, czy to ze służbą specjalną obcego państwa i wtedy kontrwywiad prowadzi dalej taką sprawę, czy też dużo częściej widać, że jest to sprawa być może tylko i wyłącznie kryminalna, wtedy przekazywane jest to policji. Proszę Państwa, trzeba i warto w takim razie zachowywać się przyzwoicie, bo tak jak powiedział Pan generał, kontrwywiad takie sprawy widzi. Nie tylko ze względu na lojalność i wierność, oczywiście przede wszystkim w tym sensie, wobec kontrwywiad, bliskich. Kontrwywiad nie ma lupy, czy nie wiem, takiej lornetki, przez którą ogląda wszelkie możliwe takie, tego typu sytuacje. No nie, tak się nie dzieje. To nie te czasy, drodzy Państwo. Ale odnotowuje takie. Ale czasem, no jeżeli taka sytuacja gdzieś dojdzie do świadomości kontrwywiadu, kontrwywiad ma taką informację, no musi to ocenić, co się dzieje. No załóżmy, mamy urzędnika państwowego o dostępie do informacji ściśle tajnych, są przecież tacy urzędnicy państwowi. No i jednocześnie mamy informację, że jego obyczajowość jest jakaś dziwnie rozchwiana, niepewna. No to coś z tym trzeba zrobić. To nie może być tak, że kontrwywiad nie reaguje w takiej sytuacji. No niestety trzeba się też temu przyglądać. Może jeszcze dopowiem, jak już wywołaliśmy ten temat tej obyczajowości, bo to też jest temat związany z Hooverem i tą polityką od powiedzmy końca II wojny światowej. Właśnie między innymi dzięki, przez tą sprawę też Hoover jest postrzegany w sposób taki no, negatywny, co wydaje się może w obecnych czasach też dość paradoksalnie dziwne, ale sprawa homoseksualizmu Hoovera, no bo powiedzmy sobie szczerze, dużo faktów na to wskazuje, ale z drugiej strony, tak broniąc jakby tego tematu, no to Hoover sam się z tym nie obnosił nigdy. To raczej jego atakowali za to, no bo pojawiał się w różnych restauracjach ze swoim współpracownikiem Clydem Tolsonem, jakby zastępcą dyrektora FBI, który był jego bliskim przyjacielem. Też nie jedynym, dokładnie.
ale właśnie ta sprawa tych haków, bo to też się właśnie wiąże, te sprawy obyczajowe z tymi hakami Hoovera na różnych polityków. Hoover prowadził repozytorium z materiałami na około 1500 kongresmenów. Agenci specjalni zapisywali, czy w toku nieraz jakichś rozmów, obserwacji, różne rzeczy. To od takich prostych spraw typu, że ktoś był na spacerze z żoną, ale nawet po to, aż po takie sprawy jak spotykanie się kongresmenów z prostytutkami. I te wszystkie zebrane dane o tych kongresmenach, a nawet o sędziach Sądu Najwyższego, pozwalały Hooverowi dzięki tej wiedzy, którą pozyskiwał, układać się przez te 48 lat z różnymi politykami, prezydentami i dzięki temu też wygrywał. No dobrze. Jest jeszcze taka kwestia, która jest bardzo kwestią też interesującą, ale można powiedzieć jakoś uderzającą w FBI, a może nie wszystko wiemy. To znaczy kwestia rozwoju pozornie dla świata politycznego amerykańskiego dosyć marginalna przez dłuższy czas, czyli komunistycznej partii USA i w ogóle ruchów lewicowych, ruchów komunizujących jeszcze przed wojną, także po wojnie, pewnej aktywnej działalności już właśnie szpiegów sowieckich, gdzie no, kontrwywiad amerykański był przez jakiś czas ślepy, czy też nie doceniono działalności po prostu Stalina. Roosevelt, którego pan wywoływał, no w okresie II wojny światowej na wiele... To ja wywoływałem Teodora Roosevelta, a tu mówimy o Franklinie. No, tak jest. Który, no jakby to powiedzieć, na wiele Stalinowi pozwalał. I teraz moje pytanie jest takie, jak w ogóle FBI postrzegało w toku jeszcze tej działalności swojej przedwojennej, komunizm. Zresztą w filmie Transformacja jest jeden z oficerów FBI emerytowanych wówczas, który się wypowiada na temat działalności aktywnej, działalności kontrwywiadowczej względem różnych siatek szpiegowskich. Zresztą pan w swojej książce opisuje 14 takich przypadków, bardzo konkretnych 14 przypadków. Wcześniej ten oficer, zresztą całkiem niedawno zmarł, był aktywnym działaczem amerykańskiej partii komunistycznej. No jak zorientował się, jak on sam mówi, takie świadectwo daje w tej filmie, kiedy się zorientował, czym tak naprawdę jest komunizm i jak on śmiertelnie w ogóle zagraża Stanom Zjednoczonym, także tym samym jego bliskim i jemu samemu, no to został, jak twierdzi sam, oficerem FBI, żeby aktywnie ów komunizm zwalczać, który rozprzestrzeniał się różnymi sprytnymi metodami na terenie Stanów Zjednoczonych. Kiedy FBI, krótko mówiąc, zobaczyło, że i sowieckie działania na terenie Stanów Zjednoczonych są bardzo aktywne i że komunizm rzeczywiście jest pewnym zagrożeniem, pomimo swoich pięknych słów, utopijności, idei, tak naprawdę jest realnym niebezpieczeństwem dla interesów Stanów Zjednoczonych. To mamy takie dwie cezury czasowe. Pierwszym jest okres po I wojnie światowej, kiedy FBI po raz pierwszy zauważyło jako ideologię komunizm. No proszę sobie wyobrazić, no to był czas dla ludzi, którzy mieszkali w Stanach Zjednoczonych, coś no niezwykłego, bo dotychczas zakończenia praktycznie wojny secesyjnej, nie było żadnych większych kryzysów, ani żadnych większych konfliktów, a tu nagle po I wojnie światowej są prowadzone różne zamachy bombowe na członków kongresu, są różni agitatorzy, którzy opowiadają się za obaleniem rządu amerykańskiego, tu mam na przykład na myśli Emmę Goldman czy Aleksandra Bergmana, no i to rzeczywiście wywołało w Amerykanach taki strach, bo to coś obcego. Oni tego nigdy nie doświadczali. Przepraszam, że panu wchodzę w słowo, ale jest jeszcze taka historia bardzo ciekawa dotycząca Billa Browdera, którego znamy w tej chwili w Polsce jako takiego
dużego krytyka. Jego dwie główne książki o putinizmie, o systemie władzy w Rosji się ukazały, a wszak jego dziadek był znanym, aktywnym działaczem komunistycznej partii USA, nawet i przewodniczącym w pewnym okresie. Mało tego, nawet znalazł się na okładce amerykańskiego prestiżowego pisma Time. Krótko mówiąc, kiedy przy swojej działalności właśnie śledczej FBI zorientowało się, że tutaj nam się instalują tak naprawdę wrogie i niebezpieczne dla Stanów Zjednoczonych siły? Tak, to był na pewno rok 1920. Krótko po tych zamachach bombowych z 1919 roku, między innymi na prokuratora generalnego Michela Palmera. No i wtedy tak naprawdę FBI, że tak powiem, poszło na ostro już. Rajdy zaczęły się w 1920 roku, 2 stycznia. Aresztowano około 10 tysięcy osób w 33 miastach Stanów Zjednoczonych. Aresztowali ich bez nakazu. Często tylko dlatego, że no, ktoś nie spodobał się, bo coś źle powiedział, więc to nie były takie powody, dla których można by było więzić tych ludzi na przykład przez kilka dni. No ale te rajdy Palmera jakby spowodowały, były takim pierwszym asumptem do tej walki z komunizmem, gdy już doszedł Hoover. Różnego rodzaju deportacja ludzi ze Stanów Zjednoczonych to było też taką pierwszą, takimi pierwszymi działaniami reakcyjnymi na to. I to jest ten pierwszy wymiar właśnie, ten reakcyjny na pierwsze to starcie z komunizmem. A potem, gdy Hoover doszedł do władzy, to ta cała walka z komunizmem miała już taki charakter bardziej ideologiczny. To znaczy, że agenci specjalni, którzy byli rekrutowani przez Hoovera, no to zazwyczaj byli ideologicznie spokrewnieni z Hooverem, jego wizją na Amerykę. I w tamtym momencie, gdy już Hoover w latach 40. zaczynał takie już bardzo poważne działania kontrwywiadowcze, FBI skupiało się na partii komunistycznej, o której pan wspomniał. Ona liczyła w trakcie II wojny światowej 80 tysięcy ludzi. I to nie było tak naprawdę nic nad wyraz takiego szczególnego, bo ta partia pomimo swojej no, niezbyt licznej obsady osób, 80 tysięcy, pamiętajmy, że Stany Zjednoczone są wielkim państwem, to jednak komunistyczna partia USA była traktowana przez Sowietów jako takie narzędzie do ich polityki zagranicznej. Członkowie partii starali się rekrutować różne osoby, aby aplikowały do różnych departamentów amerykańskich, po prostu żeby infiltrowały cały rząd. I Hoover nie lekceważył nigdy partii komunistycznej, czego dowodem jest to, że już na początku lat 60. liczebność partii komunistycznej zmalała do około 8 tysięcy osób. Takie są szacunki, więc w trakcie wojny 80 tysięcy osób, a lata 60., końcówka 60. to już jest poniżej nawet 8 tysięcy osób. Panie generale, może to się wydać dziwne pytanie, ale jak znam świat służb, nie jest ono dziwne. Czy oficer, no bo znowu ten taki klasyczny model obserwacji, trochę taka służba śledcza, no ale to jest jeden powiedzmy z jego takich działów, czy też wyspecjalizowana. Departament drugi to sobie do obserwacji wynajmował ludzi. O. Szło zlecenie do naczelnika Wydziału Obserwacji i obserwacja coś tam obserwowała i raportowała, co było wskazane. A czy oficer, czy są takie piony w kontrwywiadzie, także oczywiście przede wszystkim polskim, które badają na przykład pewne idee, teorie, zastanawiają się i powiedzmy te teorie stają się chwytliwe, zaczynają być modne, zaczynają mieć oddziaływanie na przykład na dziennikarzy, na pracowników mediów, na wykładowców akademickich, czy po prostu kontrwywiad takie rzeczy studiuje, przygląda się, czy raczej nie? Trudno powiedzieć mi, co robi współcześnie kontrwywiad w Polsce, dlatego że nie mam kontaktu ze służbami już od 4 lat. Ale mogę śmiało powiedzieć, że były takie próby, w ciągu mojej kariery widziałem coś takiego,
aby w kontrwywiadzie stworzyć faktycznie komórki, które pracowałyby na tym poziomie. Bardzo trudno jest zrozumieć decydentom, jak to jest ważne. I bardzo często decydenci polityczni boją się, że jest w tym jakiś zalążek no, przekroczenia uprawnień służby specjalnej, wejścia w życie obywatelskie w niewłaściwy sposób. Moja prywatna ocena jest taka, że jest to bardzo niedobry kierunek myślenia. Kontrwywiad powinien obserwować świat myśli, świat idei. Kontrwywiad powinien obserwować ten świat po to, aby wiedzieć, co jest rodzime, co jest nasze, a co jest obce, co jest pewnym wpływem, co jest próbą ingerencji, co jest próbą zmiany sposobu myślenia, ale takiej zmiany, która może nawet rozchwiać system państwowy. Pod tym względem bardzo dobrą konstrukcją, chociaż czasem teraz już nawet osoby z dawnej opozycji kwestionują to, dobrą konstrukcją był Urząd Ochrony Państwa, dlatego że w Urzędzie Ochrony Państwa bardzo mocno wybity był element ochrony ładu konstytucyjnego. Coś, co jest najważniejszym polem działania kontrwywiadu i najwyższym poziomem jego aktywności. Kontrwywiad, który nie myśli w takich kategoriach, gdzie jest ochrona konstytucyjnego ładu państwa, sprowadza się do trochę takiej, trochę lepszej policji. No bo to taka nie policja zajmująca się kryminalnymi przypadkami, tylko zajmuje się trochę lepszymi przestępstwami, czyli szpiegostwem. Tak? Kontrwywiad zaczyna się tam, gdzie właśnie myśli się o tym, że chronimy państwo, chronimy jego ład konstytucyjny, gdzie zastanawiamy się, jakie są zręby naszej państwowości, gdzie wczytujemy się, co to jest polska racja stanu, gdzie jest to debatowane, gdzie zaprasza się ekspertów z różnych części administracji państwowej czy z parlamentu i rozmawia się o takich rzeczach, żeby oficerowie w takiej komórce analitycznej na najwyższym poziomie strategicznym pracując, rozumieli, czego tak naprawdę kontrwywiad powinien pilnować. Bo jeżeli tego się nie robi, no to niestety karleje kontrwywiad. Wiem, że taka próba była, wiem, że były różne potem próby, żeby to jakoś wróciło. Nawet w latach 2015-19 pamiętam, że też był, 16-20 może tak, to jest lepsza cezura czasowa, też była taka próba, żeby lepiej zrozumieć te zjawiska. Stąd też, proszę zauważyć, pierwsze sprawy kontrwywiadowcze związane z, no, z jakimiś agentami wpływu. Pojawiają się w Polsce po raz pierwszy tego typu rozważania, nie tylko na poziomie publicystycznym, ale faktycznie są przeprowadzane sprawy w prokuraturach. Jest próba sformułowania aktu oskarżenia. Wtedy też jakby odzieramy polską rzeczywistość z różnych przybranych szatek i stwierdzamy, że w Polsce nie ma żadnych przepisów, które by chroniły państwo przed agenturą wpływu. Więc były takie próby, żeby właśnie rozumieć ten świat idei, świat myśli, świat rozprzestrzeniania czegoś, co może nas niszczyć. To jest szalenie istotna działalność kontrwywiadu i myślę, że w dużej mierze, wracając do postaci Hoovera, troszkę o tym panowie wspomnieliście, ja myślę, że w dużej mierze on dlatego do dzisiaj jest niszczony. Był to człowiek tak głęboko antykomunistyczny i tak doskonale rozumiał, że trzeba się przeciwstawić komunizmowi z całej siły, bo komunizm godzi w podstawy istnienia Stanów Zjednoczonych, godzi w konstytucję Stanów Zjednoczonych, godzi w najważniejsze prawa obywatelskie zapisane w konstytucji. Że on całym sobą walczył z tym komunizmem. Niezależnie od jego różnych ludzkich ułomności, on zbudował strukturę, która faktycznie przeprowadziła Stany Zjednoczone przez najczarniejszą noc, gdzie tym komunizmem zostały ukąszone inne państwa przecież europejskie, wspólnoty zachodnie, tak to może określmy, a jednak Stany no, chyba w najmniejszym stopniu. I to, co wspomniał przed chwilą pan Damian, ta statystyka mówiąca nam o tym, jak bardzo zmniejszyła się działalność Komunistycznej Partii Stanów Zjednoczonych, ona w dużej mierze przemawia właśnie in plus za działalnością Hoovera. Panie Damianie, każda służba ma swoje wzloty i upadki, czyli swoje sukcesy, jak i błędy. Także infiltrację dosyć głęboką. Zaraz do jednego z tych przypadków przejdziemy, bo też opisywał je pan generał w książce Kontra. Jak znaczące uzyski miał FBI, zwłaszcza w okresie tego
przyglądania się właśnie siatkom szpiegowskim, komunistycznym, przede wszystkim sowieckim, ale nie tylko, bo sprawa, o której będziemy za chwilę rozmawiali, Roberta Hansena, dotyczy już działalności wywiadu rosyjskiego już po okresie zimnej wojny, po rozpadzie Związku Sowieckiego. Jak to wygląda? Jak wygląda ten taki bilans, patrząc na instytucję? Sprawdziła się, czy jednak uzyski były za małe w stosunku do nakładów i środków? O ile to można tak łatwo wymierzyć? No właśnie nie można tego jednoznacznie stwierdzić, tak zero-jedynkowo. No na pewno ten okres kadencji Hoovera, no to są te sukcesy właśnie, że udało się stłumić ten komunizm. Tak naprawdę, jeśli chodzi o działalność w trakcie II wojny światowej FBI, no to nie mamy za wiele informacji, bo po prostu no, nie są one udostępnione publicznie, więc trzeba opierać się na tym, co piszą różni eksperci, ale generalnie w trakcie II wojny światowej FBI tak naprawdę nie złapało żadnego sowieckiego szpiega, poważnego szpiega. To wszystko, ta cała infiltracja, która trwała od 1933 roku mniej więcej, czyli tak jak Stany Zjednoczone uznały Związek Sowiecki, dopiero została ujawniana gdzieś od roku 1945, kiedy zgłosiła się do FBI Elizabeth Bentley, kurierka Związku Sowieckiego, Służby Wywiadowczej Związku Sowieckiego, która ujawniła w toku przesłuchań przed Komisją do Spraw Zbadania Działalności Antyamerykańskiej ponad 100 agentów, którzy byli ulokowani w różnych strukturach amerykańskiego rządu. I praktycznie ta cała infiltracja przez oficerów wywiadu Związku Sowieckiego została ujawniana po latach, w latach 50., 60. dzięki programowi dekryptażu depesz sowieckich, który nazywał się Venona. Był prowadzony od 1943 roku aż do lat 80., jeśli się nie mylę, bo to trwało bardzo, bardzo długo. Opinia publiczna dowiedziała się dopiero o tym w 1995 roku. No i na podstawie tego dekryptażu dopiero wszyscy tak naprawdę w Stanach uświadomili sobie, jak głęboko posunięta była ta inwigilacja służb sowieckich, różne siatki szpiegowskie. To były setki osób. Można wskoczyć tutaj z krótką refleksją. Ja czytając po raz pierwszy książkę opisującą akcję Venony, zacząłem się zastanawiać, na ile Amerykanie w latach 60., kiedy, przepraszam, wcześniej 50., Komisja McCarthy'ego to są lata 50., prawda? Kiedy w latach 50. Komisja senatora McCarthy'ego działa i rozpoczyna się tak zwane polowanie na czarownicę, czyli takie uderzenie w komunizm, w jądro komunizmu w Stanach Zjednoczonych, na ile tak naprawdę mieliśmy do czynienia z bardzo ciekawą operacją, gdzie pewne informacje trafiały, czy były podpowiadane przez służby specjalne komisjom senackim po to, żeby ukryć operację Venona, a jednocześnie no, trzeba było z problemem sobie jakoś poradzić, prawda? Bo nie ma najmniejszej wątpliwości, że Amerykanie czytali depesze, czytali te depesze rosyjskich przedstawicielstw, które działały w Stanach Zjednoczonych. Część tych depesz oczywiście czytali. Dzięki temu mieli kapitalnie rozpoznaną siatkę agenturalną, ale też w żaden sposób nie mogli ujawnić przed Rosjanami, że mają tę wiedzę. Dlatego, że projekt Venona trwał bardzo długo. Amerykanie wychodzili z założenia, że to, co kiedyś było świetnym szyfrem po 10, 20, 30 latach po wejściu w erę komputerową, to wszystko stanie się słabym szyfrem. Będziemy te szyfry łamać. Depesze sprzed wielu, wielu lat faktycznie pękały dzięki zupełnie innym możliwościom przeliczeniowym komputerów. Okazało się, że powstaje ogromna taka mapa wiedzy o rosyjskich służbach specjalnych działających w Stanach Zjednoczonych, ale ta wiedza nie była tylko w latach 80., ona była w 70., w 60., w 50., w zależności od tego, jak udawało się wcześniejsze depesze rozszyfrować. Więc być może to, co my widzimy jako takie szalone działanie senatora McCarthy'ego i jego komisji
gdzie oni się rzucają tak właściwie trochę na oślep, na tych komunistów. Tak naprawdę być może mamy do czynienia z czymś, co przykrywało pewną operację służb specjalnych, które dzieliły się wiedzą na temat odkrywanych siatek agenturalnych w Stanach Zjednoczonych. Panie Damianie, jak pan opisuje, jak pan badał, jeszcze raz przyglądał się sprawie Hansena, bo to jest bardzo głośna sprawa, która dotyczy oficera FBI, który rozpoczął współpracę ze służbami rosyjskimi. Wielokrotnie można było obejrzeć liczne filmy dokumentalne. On nawet doczekał się filmu fabularnego na swój własny temat. Nawet zainteresował, można powiedzieć, popkulturę jego przypadek, bo jest przypadkiem rzeczywiście bardzo ciekawym, złożonym także operacyjnie. Pan generał w książce Kontra też Hansenowi poświęcił uwagę i to jest rzeczywiście przedziwna, skomplikowana historia. Jakie były motywacje do tego, że skłonił się do współpracy z Rosjanami Hansen? Wydawało się człowiek taki o niezłomnej moralności, niezłomnym takim kościu, katolik, on tam w zasadzie codziennie swoją przed pracą jeszcze jeździł na mszę świętą i tak dalej, i nagle trach staje się oferentem na służby obcej. Tak, tak, to właśnie jest bardzo przykra historia, tak jak większość historii w tej książce, bo szpiedzy, którzy zostali aresztowani, oni zmierzyli się naprawdę z taką przykrą wizją spędzenia swoich lat w więzieniu i każda ta historia jest swego rodzaju taką historią takich antybohaterów, którzy mieli duży, powiedzmy sobie szczerze, potencjał inteligencji, bo tutaj potrzeba odwagi i naprawdę sprytu, żeby działać jako agenci czy jako oficerowie wywiadu i szpiegować Stany Zjednoczone, a z drugiej strony sprawa Hansena pokazuje też bardzo ważne motywacje, które spowodowały, że on zwrócił się do GRU w 1979 roku. No i tu przede wszystkim na to rzutowało jego dzieciństwo, jego przykre doświadczenia z dzieciństwa. Jego ojciec znęcał się od najmłodszych lat nad Robertem Hansenem. Był dzieckiem trochę takim odepchniętym, wychowującym się na uboczu. Ojciec był policjantem chicagowskim. Pewnie to też ta taka twarda ręka. On też zajmował się zwalczaniem komunizmu. No i Robert Hansen te swoje przykrości z tego dzieciństwa chciał chyba wyładować po prostu tym, że być docenionym, tak to rozumiał, sam o tym mówił i zwrócił się do GRU właśnie w tym 1979 roku. I to był pierwszy element tej całej historii, która skończyła się w roku dopiero 2001, więc można zobaczyć, że to przetrwało nawet proces reformy służb sowieckich na służby już Federacji Rosyjskiej. Potem mamy rok 1985. Hansen znowu kontaktuje się z wywiadem sowieckim, tym razem już z cywilnym KGB. I kolejna kluczowa data to rok 1999, jeśli się nie mylę. To już jest ostateczny kontakt, po którym FBI miało już pewne poszlaki na ten temat, choć ostatecznie one dopiero w roku 2000 się wykrystalizowały, czyli chodzi mi o to, że pewien były oficer KGB zaoferował dokumenty, które leżały w archiwach SWR i FBI kupiło je za $7 milionów. To ciekawe, to te dokumenty w ogóle były w tych workach, w których Hansen przekazywał różne dokumenty w Virginii, bo było takich pięć parków w miejscu, w którym on mieszkał i on tam kontaktował się z Rosjanami używając martwych skrzynek, czyli w tym przypadku były to worki
brązowe lub takie zielone z dokumentami, przykryte różnymi śmieciami. I w tym samym worku dostali, FBI dostało w tym samym worku dokumenty, archiwa, które świadczyły o tym, że Hansen współpracował przez tyle lat z wywiadem sowieckim. Panie generale, często się zdarza, albo inaczej, jak służba patrzy, jak przychodzi oferent, nie jak ktoś, kto jest, kim jesteśmy zainteresowani, tylko ktoś, kto mówi, słuchajcie, chcę wam sprzedać pewną wiedzę. Kupujemy. To wszystko tak od razu? Zależy co i za ile. Nie, tak na poważnie, kwestia oferentów jest kwestią szalenie trudną w służbach specjalnych, dlatego że oferentów wielokrotnie obie strony wykorzystywały, dla laików może powiem, oferent to jest taka osoba, która przychodzi w jakiś sposób do służby specjalnej, dociera, bo to niekoniecznie jest fizyczne przyjście do budynku, ale no jakoś tam dociera do służby specjalnej i składa swoją ofertę, że coś wam przekaże w zamian za coś. I to są bardzo różne oferty. Najczęściej, całe szczęście, jest to bardzo prosta sytuacja, czyli coś wam przekaże za pieniądze. Takich oferentów w historii służb specjalnych było bardzo wielu. Używa się ich jako pewnej metody pracy kontrwywiadu przeciwko wywiadowi, podrzucając oferenta po to, aby wywiad go kupił. Wywiad kupuje tego oferenta, no i potem się tam manipuluje wywiadem. Taki najbardziej książkowy obraz, najbardziej powszechnie spotykany. Dlatego z oferentami jest tak, że wszyscy wiedzą, że się ich używa, wszyscy wiedzą, że to jest bardzo niebezpieczne, ale w związku z tym, że czasem się trafiają naturalni, niepodesłani oferenci, no to trzeba coś z tym zrobić. I tutaj Rosjanie wykazali się bardzo, bardzo dużym i sensownym namysłem. Oferta złożona przez Hansena była w pewnym sensie szalona, bo on zaproponował bardzo konkretne informacje o agentach rosyjskich pracujących na rzecz Stanów Zjednoczonych. Jest to oferta, która wiadomo, że w każdej służbie specjalnej musi być przemyślana. Absolutnie musi być przemyślana. Żadna służba specjalna nie może odrzucić takiej oferty. Jeżeli oficer uzyskuje gdzieś tam z miasta propozycję, słuchaj, ja ci tam przekażę informacje o agentach pracujących dla naszej strony, no ale w zamian daj mi tam $1,000,000. Służba to musi przemyśleć, dlatego że jeżeli to się tak po prostu odrzuci, no to być może traci się wielką szansę na uzyskanie istotnej wiedzy. Tutaj kluczową postacią był szef, to jest ta druga faza, kiedy w 1985 roku Hansen składa ofertę bezpośrednio KGB. Tutaj kluczową postacią jest szef komórki kontrwywiadu pracującej w rosyjskim przedstawicielstwie w Nowym Jorku. Czerkaszyn, bardzo doświadczony oficer, bardzo dobrze rozumiejący zagadnienie pracy kontrwywiadu zagranicznego. To taki kontrwywiad pracujący, bo to się strasznie można w tym pogubić. Szanowni słuchacze, szanowni widzowie, to jest ogromny problem. Kontrwywiad ma różne twarze. Jest ten kontrwywiad, o którym mówiliśmy na początku, czyli ten, który łapie szpiegów, ale też jest ten kontrwywiad, który pracuje za granicą. Jego rolą jest niszczenie obcej służby specjalnej. Kimś takim był Czerkaszyn. Komórka, którą on dowodził, to była komórka kontrwywiadu KGB, ale nie kontrwywiadu do łapania szpiegów, tylko kontrwywiadu do niszczenia służb przeciwnika. I Hansen o tym wiedział. Hansen wiedział, że jest ktoś taki jak Czerkaszyn, wiedział, że jest komórka kontrwywiadowcza, wiedział, że oni mogą być zainteresowani informacjami o Rosjanach, którzy pracują dla Amerykanów. I zagrał wabank. Tam była taka śmieszna konstrukcja, że do koperty włożył kopertę. Pierwszą kopertę zaadresował na neutralnego dyplomatę w przedstawicielstwie rosyjskim. Wysłał taki list do tego dyplomaty, ale wewnątrz była druga koperta. Proszę przekazać do rąk własnych pułkownika Czerkaszyna. Czerkaszyn dostał tą kopertę, w środku była oferta Hansena. No i tutaj rozpoczyna się właśnie to, co jest najtrudniejsze w całej sprawie Hansena, czyli proces decyzji, bierzemy czy nie bierzemy. Czerkaszyn wiedział, że to jest ogromne ryzyko, ale jako doświadczony oficer nie bał się ponieść tego ryzyka.
i zdecydował się na to, że przyjmuje tę ofertę. No i w ten sposób rozpoczyna się bardzo dziwna współpraca Hansena z rosyjskimi służbami specjalnymi, bo o ile wierzyć źródłom, to Rosjanie nigdy Hansena na oczy nie widzieli, nie znali jego tożsamości. Mieli tylko jedno nagranie próbki głosu Hansena, mieli jego odciski palców na torbie, którą złożył do skrytki, no ale nie potrafili namierzyć jego faktycznej tożsamości. Hansen bardzo dobrze prowadził też grę z Rosjanami, świetnie się ukrywał. No dlaczego? Dlatego, że Hansen sprzedał Rosjanom tożsamość Rosjan pracujących dla Amerykanów. Wiedział, że rosyjskie służby specjalne są też penetrowane przez Amerykanów. I Hansen bał się, że jeżeli ujawni swoją tożsamość Rosjanom, wcześniej czy później Rosjanie mogą te informacje, ktoś może po prostu sprzedać Amerykanom. Dlatego Hansen poszedł w taką grę, która była, jest, no to jest w ogóle wyjątek w historii służb specjalnych, w historii wywiadów. Ja nie znam drugiego takiego przypadku, żeby służba specjalna prowadziła z kimś kontakt tego typu jak z Hansenem, nie znając jego tożsamości. No, Rosjanie się na to zdecydowali i skorzystali na ten sposób rewelacyjny, bo faktycznie Hansen przekazał informacje bardzo istotne, tak bardzo istotne, że do końca nie wiemy, co im przekazał, bo sąd utajnił, w trakcie procesu utajnił wykaz informacji przekazanych przez Hansena. Tylko częściowo pokazał opinii publicznej, co Hansen zdradził, ale część tych informacji została utajniona w trakcie procesu. Do dzisiaj tego nie wiemy. Wiemy też jedno, że Hansen jest, tak mi się wydaje, w tej chwili proszę mnie skorygować, pan Damian ma na pewno młodszą pamięć, więc więcej może pamiętać, ma świeższą pamięć. Wydaje mi się, że Hansen jest skazańcem, który dostał najsurowszy wyrok za szpiegostwo. Najsurowszy wyrok za szpiegostwo. Nie było kogoś takiego, kto by dostał wyrok pojedynczej celi do końca życia z godzinnym spacerem w ciągu dnia, bez możliwości widywania się z najbliższym. To chyba w historii. Tak, tak to się zgadza. Dostał dożywocie. No już nie żyje. W tym roku, w czerwcu zmarł. Tak, tak. W celi znaleźli go nieprzytomnego. Znaczy w ogóle kluczowe w całej historii Hansena jest to, że on jako doświadczony też agent specjalny kontrwywiadu FBI nigdy twarzą w twarz nie spotkał się z oficerami, którzy go prowadzili. On zawsze kontaktował się za pomocą albo komunikacji elektronicznej, albo poprzez martwe skrzynki. I co kluczowe, on miał potem od początku lat 90. dostęp do wewnętrznych baz FBI i on wyszukiwał w nich, on znalazł tam różne takie luki, jako też znawca tematu informatyki, w których była poruszana sprawa technologii informatycznych. Znalazł różne luki w systemach i szukał informacji, które posiadało FBI na temat wszystkich sowieckich szpiegów w Stanach Zjednoczonych i patrzył, czy nie ma tam jakiegoś śladu, który prowadziłby do właśnie jego osoby. I to też jest właśnie kluczowe, że on cały czas sprawdzał przez te różne systemy, czy ktoś już wpada na jego trop. Hansen to jest ciekawy przypadek też pod tym względem, że to nie jest oficer operacyjny. To nie jest oficer FBI, który prowadziłby operacje kontrwywiadowcze przeciwko Rosjanom. On nigdy nie prowadził żadnej agentury. Się do tego nie nadawał. Miał tak kostyczny kościec osobowości, był osobą źle nawiązującą relacje, był osobą manipulującą innymi ludźmi. Nie nadawał się w ogóle do pracy operacyjnej jako oficer prowadzący agenturę. Ale w związku z tym, że trafił do FBI, no coś trzeba było robić, a był z wykształcenia księgowym i dosyć dobry miał wyniki z matematyki, to był osobą, która bardzo szybko zaczęła w FBI spełniać taką funkcję paraanalityka, osoby zestawiającej pewne informacje, pracował na różnych bazach danych. To, co pan Damian wspomniał przed chwilą, poszedł na kurs komputerowy, kiedy następowała komputeryzacja, taka masowa komputeryzacja w FBI. Co więcej, on wklepywał dane. Jako młody funkcjonariusz po prostu siedział gdzieś tam na jakimś desku i tam stukał paluchami po klawiaturze, budując te pierwsze bazy danych. A warto też pamiętać, że Amerykanie robili bardzo mądrze to wszystko, że każda kolejna nowa generacja oprogramowania nigdy nie niszczyła tego oprogramowania, które było wcześniej.
Czyli tam nie było takich rzeczy, jak u nas się zdarzały w różnych urzędach, że stara baza znikała, robiono nową bazę. Tam zawsze była taka zasada, że stara baza danych była wchłaniana przez nową bazę danych, czyli jakby nadpisywano wszystko w nowym programie. To bardzo o tyle ważne, dlatego że on, który już oczywiście po latach nie był już świetnym informatykiem, ale on pamiętał początki, on znał te pierwsze języki programowania, on w związku z tym miał ogromną umiejętność manewrowania wewnątrz tych baz danych. I dzięki temu mógł sobie na przykład odpytywać, tak? No, skrytka, pisał skrytka. No to wyskakiwały mu wszystkie skrytki, które FBI wpisało jako skrytki rosyjskie. Potem wpisywał sobie jakiś tam adres, gdzie on akurat miał skrytkę. No to wyskakiwało mu, czy obserwacja była wysyłana w tamte rejony. Czy ktokolwiek w jakimś raporcie wymienił nazwę tego parku, w którym on miał skrytkę. I dzięki temu przez wiele lat mógł obserwować od środka, nie będąc oficerem ani w obserwacji, ani nie będąc oficerem prowadzącym agentury, mógł obserwować od środka, jakby właśnie od strony baz danych, cały problem własnego zagrożenia. I dzięki temu wiedział, że ma ogromną szansę cały czas przetrwać, że nikt go nie śledzi, nigdzie nie ma żadnych najmniejszych sygnałów, że ktokolwiek zaczął wokół niego chodzić. No później skutek pozytywny śledztwa tak naprawdę nastąpił w dużej mierze dzięki temu, że kiedy nabrano podejrzeń co do Hansena, przeniesiono go w inne miejsce wewnątrz struktury. Tak, oni go wyizolowali jakby. Wyizolowali go i stracił dostęp do pewnych baz danych. Co było naturalne, on nawet niespecjalnie, chociaż jest taka jego korespondencja wysyłana do Rosjan, kiedy on czuje, już pisze taką sugestię, że on ma wrażenie, że tygrys się obudził, tak, że za chwilę być może wokół niego też się zagęści atmosfera, ale on nie miał przeczucia, że będzie aresztowany. On tylko czuł, że może coś się dziać, no chociażby właśnie dlatego, że został odsunięty w inne miejsce, stracił w związku z tym dostęp do pewnych możliwości, które miał wcześniej, jeśli chodzi o sprawdzanie własnego bezpieczeństwa. No i dzięki temu Hansen nie połapał się w odpowiednim momencie, że faktycznie już harty ruszyły, że już go tropią i że za chwilę może być złapany. Bardzo ciekawy przypadek, naprawdę można by o tym ładnych parę wykładów opowiedzieć, jak bardzo to było odmienne niż wszystkie inne znane sprawy szpiegowskie. Tak, i to był ten moment, w którym on, była taka nowatorska już działalność, kiedy przekazywał Sowietom dużo informacji na dyskietkach. Tego nie było wcześniej, zawsze to były materiały w formie papieru, a teraz już przekazywały je w formie dyskietek i różnych nośników danych, które mogli Rosjanie włożyć do komputera. Jeszcze wracając do samego początku. W rosyjskiej kulturze pracy wywiadowczej od samego początku ery nowożytnej, czyli jak przeglądamy materiały z początku XX wieku, kiedy powstaje bolszewicki wywiad, potem wywiad komunistyczny, to istnieje bardzo silne przekonanie, że najistotniejszym uzyskiem jest uzysk w postaci dokumentu. Jeżeli agent dostarcza ci pierwszy dokument, który musiał dla ciebie zdobyć, to jest właściwie moment, kiedy możesz uznać, że go zwerbowałeś. Jeżeli przekazuje ci tylko informacje ustne, to znaczy, że ciągle ten werbunek nie jest ugruntowany. Ugruntowany werbunek jest wtedy, kiedy pojawia się pierwszy zdobyty dokument. To nie musi być dokument tajny, poufny. To może być jawny dokument, ale cokolwiek, co wyniosłeś z pracy i dałeś rosyjskiemu oficerowi. I stąd być może, na chwilę wrócę jeszcze do tego momentu, kiedy Hansen składa swoją ofertę. Hansen wie o mentalności rosyjskiego wywiadu. Wie, że jeżeli będzie tylko obiecywał, to może nic z tego nie wyjść. Dlatego on bardzo szybko kładzie na stół konkret, czyli kładzie konkretne teczki zawierające informacje o konkretnych rosyjskich obywatelach pracujących na rzecz amerykańskich służb specjalnych. Gdy Czerkaszyn dostał teczki, zupełnie inaczej mógł o tym myśleć. On wiedział, że nie ma do czynienia z kimś, kto mu obiecuje, że mu coś kiedyś, tylko to jest konkretna oferta, która od razu jest bardzo, bardzo mocna. I dlatego trzeba ją wziąć. Tak, Hansen na tym procederze zarobił też kosmiczne sumy, bo to też warto wspomnieć, było to 800 tysięcy dolarów w formie gotówki i diamentów i 700 tysięcy kolejne w formie depozytów, które na niego czekały, no ale już nie doczekał się.
na ich podjęcie. Ostatnia kwestia, no bo to nie jest, proszę Państwa, książka, tylko chciałbym zaznaczyć, książka historyczna, tylko książka, która pokazuje całościowo funkcjonowanie pewnej struktury, jaką jest FBI, ale jako że różnych tematów historycznych dotykaliśmy, sporo o komunizmie, to ostatnie moje pytanie do autora, panie Damianie. Patrzymy czasami na różne komunikaty placówkowe. No, oficerowie FBI mają oficerów łącznikowych, także w Polsce, a jest to służba kontrwywiadowcza, która niby zajmuje się wewnętrznymi sprawami amerykańskimi. Jak generalnie w tej chwili FBI, co my o tym dzisiaj wiemy, kogo ona postrzega jako swojego sojusznika, a kogo jako wroga? Czy jakie zagrożenia, jakie obszary? To może zacznę jeszcze od tego, że jakby struktura FBI składa się z 56 oddziałów terenowych, które są ulokowane w największych miastach Stanów Zjednoczonych. Potem mamy 350 rezydentur, które są dużo mniejsze niż te oddziały terenowe i są rozlokowane w mniejszych miastach. I strukturę, która wychodzi poza terytorium Stanów Zjednoczonych, czyli biura prawne, attaché prawnych, potocznie nazywane legatami. I jest ich 63 obecnie. Jedno znajduje się oczywiście u nas w Polsce, w Warszawie, w ambasadzie Stanów Zjednoczonych przy ulicy Pięknej. No i teraz kwestia jest taka. FBI oficjalnie podaje, że ci oficerowie, czy agenci specjalni FBI, którzy w tych placówkach pracują, oni nawiązują dobre relacje, szkolą się razem z wewnętrznymi służbami, jak na przykład ABW, ale to są szkolenia, które dotykają spraw właśnie terroryzmu, przestępczości zorganizowanej i FBI, co bardzo symptomatyczne, konsekwentnie omija spraw kontrwywiadowczych na swoich oficjalnych stronach. Sam FBI, jak rozumiem, nie chce teraz się do tego odnosić, acz wiemy, że ma w swojej strukturze, oni to nazywają, jak pan cytuje, dyrektoriatem kontrwywiadowczym, ale nie jest to główne w tej chwili, jak rozumiem, pole zainteresowania FBI. Tak, ale jeszcze odpowiadając na pana poprzednie pytanie, kto jest sojusznikiem FBI? No to służby nie mają sojuszniczych służb, tylko służby sojuszniczych państw. Myślę, że to jest najodpowiedniejsze stwierdzenie, jeśli chodzi o tą współpracę między służbami. Oczywiście FBI współpracuje ze służbami, które no, w gruncie rzeczy opowiadają się za demokratyzacją życia w państwie, aczkolwiek wiem, że jedna placówka właśnie attaché prawnego FBI też jest w Moskwie. To dzięki dyrektorowi Louisowi Frichowi, który otworzył tą placówkę właśnie kilkanaście lat temu, jeśli się nie mylę, albo już ponad 20, nie jestem pewien, ale jedna placówka jest w Moskwie. Na pewno warto przypomnieć, że Rosjanie często wymachują czymś takim, że oni także współpracują z amerykańskimi służbami specjalnymi. W różnych okazjach im się to zdarzało, powoływali się na ten fakt. Co prawda ta współpraca różnie wychodziła. Pamiętacie Państwo, może tutaj powinienem natychmiast zdjąć z twarzy uśmiech, bardzo poważną sprawę, zamach w Bostonie w trakcie maratonu. Ofiar śmiertelnych chyba tylko dwie czy trzy, nie pamiętam dokładnie, kilka na pewno, ale ofiar w ogóle ponad 200, blisko 300 chyba, gdzie było wiele amputacji, bardzo poważne zranienia ciała, tam wybuchły dwie bomby w tłumie podstawione przez braci Czerniajew. I tutaj właśnie to jest ten element współpracy FSB i FBI na kanwie terrorystycznej. Rosjanie bardzo lubią przywołać ten przykład, jak to oni pomagali FBI zbierać informacje dotyczące pochodzących z Dagestanu braci, którzy właśnie tam zorganizowali cały ten zamach. Głównie chodziło o to, żeby Rosjanie przekonali Amerykanów, że nie była to żadna, po pierwsze, inspirowana przez Rosjan działalność, a po drugie, że nie jest to żadna nowa siatka terrorystyczna o zasięgu krajowym amerykańskim, czyli nie jest to zagrożenie dla całego państwa, dla Stanów Zjednoczonych,
Tylko jest to jednorazowy incydent zamachu zorganizowany przez dwóch braci działających jako, no trudno powiedzieć, samotne wilki, no ale jednak samotnych zamachowców. Dlaczego ta współpraca była taka dziwna? Ona była dziwna dlatego, że z jednej strony posłużyła potem Rosjanom do nagłaśniania współpracy amerykańsko-rosyjskiej. Nawet to było używane w debacie w Polsce dla podkreślenia, jak to polskie służby powinny współpracować z FSB. A druga sprawa to to, że udało się Rosjanom wciągnąć Amerykanów w bardzo ciekawą sytuację wywiadowczą, czy nawet kontrwywiadowczą, można powiedzieć, jeśli chodzi o działanie kontrwywiadu ofensywnego. Pojawił się oferent z FSB, który został w jakiś sposób przez Amerykanów przyjęty, wytypowany. Była próba podejścia werbunku w Moskwie. Udało się wtedy FSB zaaresztować na ulicach Moskwy przebranego w perukę amerykańskiego dyplomatę, trzeciego sekretarza, który był oficerem, no właśnie oficer to takie trochę nasze określenie, bo tam u nich nie ma oficerów, no ale był funkcjonariuszem CIA, który właśnie podążał z bardzo dużą gotówką i listem, takim przywitalnym, powitalnym listem nawiązującym współpracę. Podążał na spotkanie z tymże podstawionym przez FSB ich funkcjonariuszem. Natomiast tak się skończyła współpraca pomiędzy FSB a FBI. Zachęcam Państwa do sięgnięcia po książkę pana Damiana i dziękuję za rozmowę. Myślę, że będzie jeszcze niejednokrotnie okazja, żeby o kwestiach wywiadowczych i kontrwywiadowczych tutaj w Centralnym Przystanku Historia Instytutu Pamięci Narodowej rozmawiać, a moim rozmówcom bardzo dziękuję za to, że panowie poświęcili swój czas i mogliśmy o książce pana Damiana porozmawiać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.